Szanowni Państwo, nie poddajemy się epidemii koronawirusa. Maciej Idzik, witam i zapraszam na kolejny serwis informacyjny telewizji Sędziszów Małopolski. Przedszkole publiczne numer 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Legionów Polskich zostało jednym z laureatów 10. edycji konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii realizowanego przez Gaz System w partnerstwie z Fundacją Za Górami Za Lasami. Placówka zdobyła dofinansowanie i realizuje projekt proekologiczny. O szczegółach rozmawiałem z dyrektor przedszkola Krystyną Surman. Stwórzmy taki ogród wszystkim, gdzie rozkwitnąć mogą zmysły. To nazwa projektu, na realizację którego przedszkole publiczne przy ulicy Legionów Polskich w Sędziszowie Małopolskim otrzymało dofinansowanie prawie 10 tysięcy złotych. Spośród 201 wniosków zaledwie 25 zostało nagrodzonych. W tej puli laureatów znalazło się nasze sędziszowskie przedszkole i dzisiaj rozmawiam z dyrektorem placówki, panią Krystyną Surman. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pani dyrektor, na co te pieniądze będą przeznaczone? No, grant niewątpliwie będzie przeznaczony na cel, jaki był wyznaczony we wniosku, a konkretnie to na zakup roślin, nasadzeń do wykonania 5 stref zmysłów, na zakup materiałów. Nie ma tam przewidzianych środków z przeznaczeniem na robociznę, nie ma też również jakichś koordynatorów projektu. Stricte same nasadzenia i same materiały. Jakie te zmysły będą rozkwitać w waszym ogrodzie? No, staramy się, aby stworzyć strefę 5 zmysłów, tych 5 najważniejszych, czyli zmysł dotyku, zmysł wzroku, słuchu, węchu. Te 5 zmysłów, które są bardzo ważne w rozwoju każdego dziecka i warunkują jego rozwój psychoruchowy. Jeśli chodzi o poszczególne strefy, to w każdej z nich znajdzie się odpowiednia grupa roślin. I tak może, jeśli chodzi o strefę dotyku, to będzie to strefa, w której zbudowana będzie ścieżka sensoryczna. To będzie podzielone na kwatery. Każda ta kwatera będzie wypełniona naturalnymi materiałami. Dzieci, dotykając dłońmi, stopami bosymi, będą przechodzić taką terapię, czy odbierać receptorami takie doznania, jeśli staną na mchu, jeśli staną na patykach, na kamieniach. I myślę, że pomoże to tym dzieciom, które mają zaburzoną tą integrację sensoryczną, jak i tym, które są nadwrażliwe, tym, które potrzebują takiego wsparcia i terapii, bo do naszego przedszkola uczęszczają również dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Stąd też pomysł, aby ten ogród pełnił taką funkcję nie tylko edukacyjną, ale i terapeutyczną. Następnym zmysłem to jest zmysł słuchu. W tej strefie zmysłu słuchu znajdzie się taki leśny zakątek. Będą tam rosły rośliny, które będą wabić ptaki, owady. Rodzice wykonają tam dzwonki wietrzne, a dzieci będą stymulowane właśnie za pomocą tych odgłosów i będą tam sobie rozwijały zmysł słuchu. Jeśli chodzi o zmysł węchu, to taką główną rolę w tej strefie będzie pełnił warzywnik mojego ogrodnika. Są to 4 skrzynie, takie o długości 2 metrów i w tych skrzyniach mali ogrodnicy będą sobie prowadzić hodowlę. Hodowlę jakichś warzyw, uprawiać tam może marchewki, szczypiorki, rzodkiewki, może to będą nawet i truskawki i maliny, a kiedy już wyhodują, to będą tego próbować i smakować. Myślę, że wiele dzieci przekona się do niektórych warzyw czy owoców, bo jeśli coś samemu się robi, to na pewno smakuje. Przy okazji tego hodowli tych warzyw, tych drobnych, takich wiosennych, nie wiem, szczypiorek, rzodkiewka, dowiedzą się, jak przebiega hodowla, jak można wykorzystać deszczówkę, jak również stanie tam kompostownik, który da dzieciom jakąś wiedzę, skąd bierze się nawóz do wzrostu roślin. Kolejnym zmysłem to jest zmysł wzroku i tutaj najważniejszą rolę będą pełniły rośliny, które
będą się wzajemnie uzupełniać okresami kwitnienia, jak również odpowiednio dobrane barwy roślin, które będą oddziaływać właśnie na wzrok dzieci. Ogólnie wszystkie te sfery sprawią, że przedszkolaki będą mogły wszystkiego dotknąć, obcować z tym na co dzień. Będą mogły prowadzić sobie te obserwacje przyrodnicze, będą się mogły rozwijać w tych kwestiach dotyczących również ochrony przyrody. I tak jak mówiłam, te działania skierowane są właśnie dla dzieci. Nie chodzi nam już głównie o to, aby one w tym ogrodzie przedszkolnym biegały, skakały i podnosiły swoją sprawność fizyczną, ale również, aby wielozmysłowo poznawały ten otaczający ich świat. Widać, że realizacja tego projektu integruje w zasadzie całą społeczność Wolicy, osiedla Wolica Ługowa. Tak było też w założeniach, że rodzice i cały personel zatrudniony bierze udział w realizacji projektu. Mama zrobiła nam cały projekt, zaprojektowała rośliny, które i te nasadzenia, ponieważ są to rośliny, które mogą rosnąć w otoczeniu przedszkola, nie są to rośliny trujące. Natomiast wszyscy pracownicy przedszkola, wykorzystując akuratnie tą sytuację, którą mamy, czyli nie mamy dzieci w tej chwili z przyczyn oczywistych, a pracownicy są do dyspozycji dyrektora, tak więc od poniedziałku praca przy ulicy Legionów wrze na całego. W tej chwili mamy już przygotowany teren pod nasadzenia, przygotowany jest warzywnik. Dzisiaj przyjechały rośliny i trwają nasadzenia. Myślę, że jak wrócą dzieci, to już wszystko będzie przygotowane, aby się te eksperymenty, doświadczenia i te obserwacje przyrodnicze zaczęły. Jednym z zadań realizowanym w ramach projektu jest przygotowanie klipu. Produkcja jest już za wami. Tak. Czego dowiemy się z tego nagrania? Produkcja za nami, a to dzięki współpracy również i z Telewizją Sędziszów, bo bez was też to nie byłoby możliwe. Jako jedno z działań było nagranie spotu reklamującego oszczędzanie wody. Przedszkolaki wystąpiły w tym spocie. Myślę, że już niedługo wszyscy mieszkańcy go zobaczą i sprawdzą się, jeśli chodzi o te kwestie, że niewiele trzeba zrobić, aby mieć jakiś wpływ na naturę, na nasze środowisko i w zakresie oszczędzania wody, bo tak naprawdę to my ciągle uświadamiamy naszym dzieciom, że my Europejczycy mamy taki swobodny dostęp do zasobów wody pitnej, niemniej jednak, jak podają tam najnowsze dane, przeszło już 2 miliardy ludzi ma problemy z dostępem albo wcale nie ma dostępu do wody. W związku z tym, że ten wniosek miał w swoich założeniach kształtować jakieś postawy proekologiczne, więc skupiłyśmy się właśnie na oszczędzaniu wody. Zresztą i okres, w jakim mamy zrealizować projekt, czyli od lutego do końca czerwca, sprawił, że w tym właśnie czasie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wody, jak również Dzień Ziemi. W związku z tym stąd taki klip nawołujący szerszą społeczność do oszczędzania zasobów wodnych. Druga taka rzecz, którą przedszkole zrobiło, wychodząc naprzeciw działaniom proekologicznym, to jest udział w takim akcji ubrania do oddania. Myślę, że wiosna to taki świetny czas, aby zrobić sobie porządek w naszych szafach. I nie tak do końca, ponieważ ubrania, które zbierałyśmy przez cały luty i marzec, to są ubrania, które nie pochodzą sprzed 20 lat, tylko z ostatnich 5 lat. To są czyste, wysegregowane części odzieży i dla osób dorosłych, i dla dzieci. Odzież tą fundacja sobie zabiera, a za każdy 1 kg płacą nam 1 zł. Zebrałyśmy tego 400 zł i przyjeżdża po to kurier, a my środki otrzymamy otrzymane w ten sposób przeznaczamy na dowolnej instytucji. Wybrałyśmy Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, tak więc jest obieg
że tak powiem, zamknięty, czyli rodzice posprzątali szafy, ktoś te ubrania dostanie, bo są to ubrania, które jeszcze można nosić, natomiast hospicjum wesprzemy o kwotą 400 zł. Wracając do klipu, wiemy, że jest już gotowy. Zapraszam Państwa teraz na tą krótką lekcję, jak oszczędzać wodę. Jeśli one mogą, to ty też. Kiedy finał projektu? Jak on będzie w ogóle wyglądał? Jeśli chodzi o zakończenie projektu, to zgodnie z terminarzem ma on się zakończyć 30 czerwca, a miesiąc lipiec to już jest pisanie sprawozdania. Ale w związku z sytuacją w kraju i nie wiemy, jak to dalej się potoczy, mamy taką informację od tej fundacji naturalnej energii, że może być przedłużony. Ale myślę, że na razie nasze prace idą zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy już po zrealizowaniu kilka tych działań. Idzie on zgodnie z kalendarzem. Odbyło się już 2 spotkania z rodzicami. Na pierwszym z nich informowałam o otrzymaniu tego grantu. Na drugim zaś spotkaniu to było spotkanie w ramach takiego dokształcania rodziców pedagogizacji. Przeprowadziła je pani dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej i w formie prezentacji omówiła rolę zmysłów w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. I dlaczego akurat taka tematyka? Dlaczego zmysły? Dlatego, że tworzymy ogród 5 zmysłów, więc chcemy przybliżyć rodzicom problem zaburzeń, jakie dzieci mają, jeśli chodzi o zmysły i jak ważne jest, aby ta informacja, która idzie do mózgu przez receptory, była odbierana prawidłowo przez dziecko. Z naszych obserwacji takich pedagogicznych wynika, że przybywa nam dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną i te dzieci wymagają tego wsparcia, bo to wszystko się później przekłada na ich problemy emocjonalne, na ich zaburzenia w ruchu, w koordynacji, a co za tym idzie i na naukę w szkole. Ten projekt tak naprawdę jest efektem
edukacji ekologicznej, na którą kładziecie nacisk w waszym przedszkolu? Tak, wyszliśmy z założenia, że przyroda to jest coś, co jest bardzo bliskie dzieciom i dzieci uwielbiają buszować pod gałęziami zwisającymi w ogrodzie, bawić się patykami i myślę, że wielu rodziców spotkało się z sytuacją, a szczególnie teraz, że dziecko przebywa w pokoju wyposażonym w super zabawki, niekiedy bardzo drogie, a rodzice słyszą, mi się nudzi, nie mam co robić. Gdy tylko wyjdziemy z dzieckiem na dwór i to zaraz zaczyna się zabawa. Widzimy to również wśród naszych przedszkolaków. Oni potrafią sobie znaleźć patyk, kamień, kilka liści, biegać tam za jakimś małym stworzonkiem i to ich tak absorbuje, że już na pół godziny, na godzinę wyłączają się całkowicie. Tak więc ta przyroda, ekologia to jest coś, co jest bardzo bliskie dzieciom i już od wielu lat realizujemy szereg takich działań. Bierzemy udział w przeróżnych akcjach, uczymy dzieci zmniejszać góry śmieci. Już ze dwa razy jakieś takie małe granty również otrzymałyśmy. A za całokształt tych działań w ubiegłym roku otrzymałyśmy międzynarodowy certyfikat zielonej flagi. To też zobowiązuje. W ubiegłym roku rodzice i społeczność osiedla Wolica Ługowa miała okazję, aby pozbyć się elektrośmieci. Tak więc te nasze działania są takie bardzo zróżnicowane, że tak powiem, różnorodne i dotyczą różnych kwestii. Dziękuję za rozmowę. Przypominam, moim Państwa gościem była dzisiaj dyrektor przedszkola publicznego nr 1 w Sędziszowie Małopolskim pani Krystyna Surman. Dziękuję pięknie. Bardzo. Zapraszam Państwa na pierwszą część spotkania z historykiem Szymonem Pacyną z Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach, który opowie o wystawie A tajemnicy dochowam niezłomnie, cokolwiek by mnie spotkać miało. Armia Krajowa, podobud Sędziszów Robczycy. Wystawa A tajemnicy dochowam niezłomnie, cokolwiek by mnie spotkać miało, to 10 plansz omawiających działalność Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej na terenie podobowodu AK Sędziszów Robczyce. Przedstawiają one istotę funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego, organizację i funkcjonowanie AK. 6 placówek, jakie istniały na terenie, można powiedzieć, obecnego powiatu robczycko-sędziszowskiego oraz struktury i funkcjonowanie Wojskowej Służby Ochrony Powstania i Wojskowej Służby Kobiet. Oprócz opisów działalności i wykazów kadry dowódczej, przedstawiają one zdjęcia najważniejszych osób, grafiki i kopie dokumentów organizacyjnych pozyskanych z zasobów IPN i Archiwum Państwowego w Rzeszowie. W większości są to materiały ze szczebla inspektoratu, ponieważ archiwum obwodu czy podobwodu nie udało się odnaleźć. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że uległy zniszczeniu podczas działań frontowych w 1944 roku. Rozbiór Rzeczpospolitej dokonany przez Niemcy i ZSRR we wrześniu 1939 roku nie zmusił Polaków do kapitulacji. 27 września 1939 roku powołana została pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa – Służba Zwycięstwo Polski. To wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego. 13 listopada 1939 roku generał Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej jako organizację wojskową o charakterze apolitycznym i ogólnonarodowym. 14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej przemianowany został na Armię Krajową. Obok pionu wojskowego, czyli Armii Krajowej i współpracujących z nią innych formacji Polski Walczącej, istotną rolę odegrały Podziemny Parlament, Rada Jedności Narodowej, a zwłaszcza rozległa, obejmująca cały obszar Rzeczypospolitej, działalność delegatury rządu na kraj. To ona stworzyła ogromny, nie mający odpowiednika w całej okupowanej przez Niemców Europie, aparat rzeczywiście Polskiego Państwa Podziemnego. Od spraw wewnętrznych poprzez tajną oświatę i kulturę, wymiar sprawiedliwości, aż po komórki przygotowujące akty legislacyjne dla przyszłego niepodległego państwa. Delegatura rządu na kraj był to konspiracyjny, naczelny organ władzy administracyjnej w okupowanej Polsce. Na jej czele stał delegat rządu na kraj, podporządkowany rządowi RP na uchodźstwie. Delegatura kierowała pracą pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego. Jej zadaniami było utrzymanie ciągłości instytucji państwowych, zapewnienie normalnego funkcjonowania państwa i przygotowanie do przejęcia kontroli nad krajem po zakończeniu wojny. Delegatem rządu w powiecie dębickim został Franciszek Stachnik Nowacki. W celu sprawnego funkcjonowania administracji Nowacki, analogicznie jak na szczeblach wyższych, stworzył referaty. Były to samorządowy, którym kierował Stanisław Gąsiorek, Samek z Robczyc,
rolny, kierowany przez inżyniera agronoma Piotra Murza, rolnik z Dębicy, sanitarny. Na jego czele stał dr Jan Szymaszek, Lancet, kierownictwo walki cywilnej, a później oporu społecznego kierowane przez Pawła Barana, wytrwał z Jastrzębki Starej, który był też prokuratorem w Powiatowej Komisji Sądzącej. Referat bezpieczeństwa, którym kierował Stanisław Roszkiewicz z Robczyc, a później Władysław Majka, Cukier z Wiśniowej. Oni też stali na czele Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, czyli konspiracyjnej policji. Franciszek Stachnik Nowacki za najważniejszy cel w działalności Powiatowej Delegatury Rządu uważał walkę cywilną, a przede wszystkim sabotowanie zarządzeń okupanta. Warto poznać schemat organizacyjny AK oraz najważniejsze fakty i zasady tworzenia konspiracyjnych struktur. Armia Krajowa był to zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego. Strukturami organizacyjnymi objęła cały teren okupowanego kraju. Niemal w każdej miejscowości utworzona została drużyna lub pluton ludzi chętnych do walki. Tak było również na terenie ówczesnego powiatu dębickiego. Obwód Dębica, Deser, powstał końcem 1939 roku. Twórcą i pierwszym dowódcą Służby Zwycięstwa Polski, a później ZWZ na terenie Dębicy był Jan Artur Towarnicki, Tur, aresztowany w kwietniu 1940 roku, zastrzelony podczas brutalnego śledztwa. W grudniu 1940 roku stanowisko komendanta objął Adam Lazarowicz, Jadzik Grot Klamra, który kierował Deserem do końca okupacji niemieckiej. W celu głębszego zakonspirowania przeniósł siedzibę komendy do Gumnisk. Pod jego dowództwem obwód osiągnął niezwykle wysoki poziom organizacyjny. W lutym 1944 roku z obwodu AK Dębica Deser został wyodrębniony pod obwód AK Sędziszów Sława. W jego skład weszło 6 placówek. Sędziszów 1 Sława, Sędziszów 2 Gracja, Robczyce 1 Rakieta, Robczyce 2 Ropa, Łączki Kucharskie Ławka i Brzeziny Bomba. Zasięgiem obejmował teren dzisiejszego powiatu robczycko-sędziszowskiego. Drobne wyjątki miały miejsce na południu i zachodzie, gdzie mieszkańcy Zawadki, Różanki, Szufnarowej, Jaszczurowej, Grudnych, Dolnej i Górnej czy Kamienicy organizacyjnie podlegali placówkom Gracji, Bomby i Ławki. Organizowanie konspiracji opierało się na ludziach znanych i pewnych. Początkowo byli to nauczyciele, zawodowi wojskowi, wracający w rodzinne strony po kampanii wrześniowej, urzędnicy państwowi lub grupy kolegów ze szkolnej ławy. Na terenie podobwodu Sędziszów najliczniejszą grupę organizatorów konspiracji stanowili absolwenci Dębickiego Gimnazjum imienia Króla Władysława Jagiełły. Byli to m.in. Ludwik Kubik z Gnojnicy, Karol Chmiel z Zagorzyc, Józef Łotocki z Góry Robczyckiej, bracia Michał, Mieczysław i Tadeusz Szczurowscy z Kamionki, Ludwik Marszałek z Brzezin, Karol Pośko z Robczyc, Władysław Grzegorski z Lubziny czy Tadeusz Reguła z Glinika. Działalność konspiracyjną ze względów bezpieczeństwa oparto na systemie trójkowym, później piątkowym. Jedynemu żołnierzowi znanych było maksymalnie 3 do 5 towarzyszy. Najpierw tworzono szkielety plutonów i kompanii obejmujące kadrę dowódczą, później dobierano i zaprzysięgano kolejnych żołnierzy AK. Organizatorem konspiracji na terenie Wielopolszczyzny i pierwszym dowódcą placówki AK Brzeziny Bomba był porucznik lotnictwa Ludwik Marszałek Wilk Zbroja. Po jego przejściu na stanowisko oficera szkoleniowego w komendzie obwodu placówką kierował Stanisław Lachman, Wielki Zan. Zasięgiem terytorialnym Bomba obejmowała gminę Wielopole Skrzyńskie oraz część sąsiadujących z nią od południa Szczurowej i Szufnarowej. Ludwik Marszałek, organizując konspirację, wyszukiwał znanych mu wojskowych, oficerów i podoficerów. Po nawiązaniu kontaktu ze Stanisławem Lachmanem i Feliksem Olechem Fox, zaprzysiężeniu ich wydał polecenie typowania kandydatów na dowódców drużyn. Ludzie wciągani do konspiracji mieli być pewni i o nieskazitelnej opinii. Wybrani mieli typować kolejnych sekcyjnych, a ci następnych. Stan osobowy Bomby rósł z roku na rok. W końcowym okresie konspiracji, czyli w połowie 1944 roku, osiągając liczbę ponad 500 żołnierzy. Okres początkowej działalności AK związany był z prowadzeniem szkoleń. Oprócz tajnej oświaty, kursów podchorążych i podoficerskich, prowadzone były szkolenia patroli sanitarnych, łączności, broni przeciwpancernej, kwatermistrzostwa czy sapersko-minerskie. Jednym z podstawowych były szkolenia wojskowe, mające na celu przygotowanie żołnierza konspiracji do przyszłej walki partyzanckiej i dywersyjnej. Ponieważ nie wszyscy członkowie AK odbyli służbę wojskową w okresie międzywojennym, szkolono ich w zakresie stosowania różnych broni, topografii i taktyki. Ćwiczenia odbywały się nocą, w zabudowaniach gospodarczych lub w terenie, w okolicznych lasach, z dala od posterunków okupanta. Placówka AK Sędziszów 1 Sława terytorialnie obejmowała północne i wschodnie miejscowości Sędziszowa, samo miasto oraz część Góry Robczyckiej. Organizatorami konspiracji na tym terenie byli
Józef Łotocki oraz bracia Mieczysław, Michał i Tadeusz Szczurowscy. W 1941 roku dowództwo powierzone zostało Mieczysławowi Stachowskiemu Sęp, nadleśniczemu z Woli Ocieckiej. Decyzja ta podyktowana była ukierunkowaniem głównej działalności tej placówki. Zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej AK dotyczącej realizacji planu P, Powstanie Powszechne, żołnierze Sławy mieli być użyci do zajęcia i zabezpieczenia ogniska walki P. Był to ulokowany w Pustkowie poligon SS oraz obóz zagłady. Od jesieni 1943 roku na terenie pobliskiej wsi Blizna zlokalizowany został poligon rakiet V-2 i bomb latających V-1. Według rozkazów dowódcy ognisk, w tym przypadku na funkcję tą mianowany został Mieczysław Stachowski, Sęp, mieli przeprowadzić rozpoznanie obiektów natarcia, stany liczbowe, uzbrojenie nieprzyjaciela i na podstawie tych danych opracować plan działania. Sęp dzięki pracy zawodowej miał możliwość prowadzenia wywiadu na terenie obozu i poligonu SS w Pustkowie, a później także w Bliźnie. Do pracy w nadleśnictwie w miarę możliwości zatrudniał też swoich żołnierzy, aby dzięki temu mogli zapoznać się z obiektami przyszłego natarcia. Na kopiach dokumentów sporządzonych przez Sępa znajdują się wykazy placówek niemieckich w terenie, rozpoznanie terenu poligonu SS oraz plany zdobycia ogniska walki P, z wyszczególnieniem konkretnych celów natarcia, stanów liczbowych stacjonujących tam jednostek niemieckich oraz oddziałów AK, które miały być użyte do realizacji planu. Bardzo ważnym elementem działalności konspiracyjnej było gromadzenie i zabezpieczanie broni niezbędnej do walki z okupantem. Początkowo zbierano broń pozostałą po kampanii wrześniowej. Następnie rozbrajano pojedynczych Niemców lub po prostu wykradano. Dokumentuje to zdjęcie żołnierzy AK ze zdobycznym niemieckim MP. AK-owcy zbierali też zepsute karabiny wyrzucane przez Niemców, które następnie naprawiali w konspiracyjnych zakładach rusznikarskich. Przykładem takiego działania jest Góra Robczycka, gdzie bracia Roman i Ludwik Baranowie w warsztacie stolarskim swojego taty dorabiali połamane kolby. Aby zaradzić dużym brakom w uzbrojeniu, w 1941 roku na terenie zakładów przemysłowych w Sędziszowie, a później w Górze Robczyckiej i Zagorzycach, żołnierze AK zorganizowali prowizoryczne wytwórnie granatów. Jako materiał wybuchowy używano trotylu. Za obudowę służyły odpady rur stalowych o średnicy 58-60 mm z przyspawanym dnem u dołu i deklem zakręcanym na gwint. Jako zapłon służyły dwie spłonki. W ten sposób powstało około 1200 sztuk granatów. W 1943 roku wytwórnia granatów została zlikwidowana ze względu na fakt, że Niemcy wpadli na jej ślad i planowali przeprowadzić rewizję. Twórcą i komendantem placówki AK Sędziszów 2 Gracja był Ludwik Kubik, Lucjan, z Gnojnicy. W skład tej placówki wchodziły oprócz Gnojnicy także Zagorzyce, Szkodna, Bystrzyca, Zawadka oraz część Góry Obczyckiej. Ważną osobą z perspektywy funkcjonowania tej placówki był Karol Chmiel, Grom, z Zagorzyc. Lucjan wspólnie z Gromem skupili na sobie całą pracę organizacyjną, najpierw ZWZ, a później AK, i starali się przyciągnąć w swoje szeregi najwartościowszy element społeczeństwa. Sama placówka Gracja powstała w 1943 roku w wyniku dużego rozrostu organizacyjnego. Na lesistych i pogórkowatych, niejednokrotnie z trudnym dostępem terenach tej placówki, lokalizowano magazyny broni. Tu też ukrywali się zagrożeni aresztowaniem spalenie żołnierze AK. Na przełomie 1942-43 roku w Komendzie Głównej AK zapadły decyzje o potrzebie czynnej samoobrony wobec eksterminacji narodu polskiego. W związku z tym na terenie Gracji powołany został pluton dywersyjny. Po przeszkoleniu w ramach partyzantki szkoleniowej Sokół na jego czele stanął Tadeusz Wilk, Orwid. Jego oddział prowadził działania dywersyjne na trasach kolejowych i szosach wiodących na wschód. Rozbrajał Niemców, wykonywał kary chłosty na nadgorliwych współpracownikach okupanta, zabierał księgi inwentarzowe bydła przeznaczonego na kontyngenty. Przeprowadzał wywiad na osoby, które miały być zlikwidowane, a następnie zabezpieczał miejsce wykonania kary. W maju 1944 roku Orwid wspólnie z bratem Zygmuntem Orlicz i Tadeuszem Szczurowskim Śmiały na rynku w Dębicy dokonali udanego zamachu na żandarma Bąka, kata i oprawcę Polaków w powiecie dębickim. Chiny, koniec I wojny światowej. W pobliżu niewielkiego chińskiego miasteczka rozbija się samolot dwóch brytyjskich oficerów. Co dalej? Zapraszam na pierwszą część musicalu Licealnego Teatru Muzycznego Madame Butterfly, który swoją premierę miał w 2019 roku. Thank you.
mnie gazu. Dzięki Bogu, nic ci nie jest! Jak to nic mi jest? Tu, to znaczy część zadnia mnie strasznie boli. Ty nawet w takim momencie nie potrafisz zachować powagi! Przecież mogliśmy zginąć! Jak nie zginąć? Przecież kto trzymał za stery? No ja. A sam doskonale wiesz, że nikt nie rozbija tak maszyn jak twój kumpel Ben. I nikt też nie będzie miał tak przegwizdane jak mój kumpel Ben. To już trzecia maszyna w ciągu roku. Trzecia? Ups, jak on się tu wytłumaczy? No przecież jest wojna. Ale nie tutaj, mega mózgu. Kapkę przesuniemy linię frontu. Zacząłeś strzelać do naszych sojuszników. Jakiś pajak mi zaleciał drogę. Ja przy tobie kiedyś zwolnię. Ogarnij się wreszcie i zacznij poważnie traktować to, co robisz. Wojna to nie zabawa. To, że najczęściej wozimy tylko pocztę dyplomatyczną, nie oznacza, że nie trafimy na front. Do prawdziwej walki, a tam ludzie giną! Oj, przepraszam, Phil. Po raz kolejny zachowałem się zbyt... brawurowo. Wiem, że naraziłem innych uczestników lotu, czyli ciebie, na niebezpieczeństwo, ale wiesz, leciałem szybko, no bo ja po prostu no, lubię Niekąd! Wiem, co chcesz powiedzieć. Ty się nigdy niczego nie nauczysz i na zawsze pozostaniesz nieodpowiedzialnym osłem. I właśnie dlatego się ze mną przyjaźnisz. No. Wiesz co? Nieważne. Nie było tematu, z tobą po prostu nie da się normalnie porozmawiać. Zabierajmy się stąd. Według mnie wylądowaliśmy kilka kilometrów od punktu docelowego. Czekamy za drugi spacerek. Ty, a masz miejsce dyplomatyczne? Mam. To się zbierajmy. Stop! Ręce do góry! Kubylcy, jak miło! Ręce do góry powiedziałem! Panowie, spokojnie, bez nerwów, nazywam się Benjamin Pinkerton. Ale Philip Morris! Doręczamy pocztę dyplomatyczną do waszego rządu, który współpracuje z naszymi władzami. Idziecie z nami? Bardzo chętnie, dokąd? Do więzienia. Być może wyglądacie jak brytyjscy piloci, ale strzelaliście do naszego samolotu. Zostawiam waszą tożsamość po takie zapytanie. Kolega się kapkę pomylił, sądził, że dalej jesteśmy w Europie. Nie interesuje nas to. Idziemy. Ale może jakoś się dogadamy. Do zgadania, idziemy. Przed księciem Yamadori. Nam jest do tego. Jestem sierżantem brytyjskiego lotnictwa. Odpowiecie za tę zniewagę. Jak dla mnie, możesz być nawet angielskim królem. Wtargnęliście bez ostrzeżenia na nasz teren i próbowaliście zestrzelić nasz samolot. Książę rozstrzygnie, kim jesteście i co tutaj robicie. Ale dopiero jutro. Dziś święto smoka. I co z tego? A to, że książę jest bardzo zajęty i wysłucha was jutro. Noc spędzicie w więzieniu. W więzieniu? Zaraz wam pokażę! Spokój się! Nie ma sensu zadzielać z tymi uprzejmymi, uzbrojonymi dżentelmenami, prawda panowie? Zaczekamy do jutra i wszystko się wyjaśni. Ale w więzieniu to jakaś pino! Już lepsze więzienie niż środek lasu. Daj wreszcie spokój, bo znowu nas stuką. A już wystarczająco jestem obolały po twoim mistrzowskim lądowaniu. Prowadźcie panowie, mój przyjaciel nie będzie już rozrabiał. Prawda, Ben? Ja. Dziewczę. Dzisiejszy wieczór jest bardzo ważny. Musicie pięknie wyglądać i godnie reprezentować wuja. Szczególnie tyczy się do ciebie, Kim. Kim? Gdzie się znowu licha podziała? Nasz młody regent zwykle szuka kwiatów. Kim? Kiedy wreszcie skończysz tą dzinadą? Masz 20 lat. Słyszysz jak mała dziewczynka. Słyszałaś, o czym mówiłam? Tak. Mamy godnie reprezentować wuja podczas święta smoka.
to bardzo ważne. Po śmierci waszego ojca wojwodą przygarnął nas i zapewnił iście królewskie życie. Teraz czas mu się wdzięczyć. Szczególnie dotyczy to ciebie, moja droga. Pamiętaj, że wuj znalazł ci idealnego kandydata na męża, samego księcia Yamadori. Nie zmarnuj tej szansy i zaprezentuj się jak najlepiej potrafisz. Ale ja nie chcę jeszcze wychodzić za mąż. Już najwyższy czas na mąż pójście. Kobieta w naszym świecie nic nie znaczy bez dobrego męża. Matko, a kiedy dla mnie wuj znajdzie męża? Wszystko w swoim czasie. Najpierw Kim, później Joko. I dopiero ty, bo jesteś najmłodsza. Pani, przybył posłaniec księcia Yamadori i chce z tobą rozmawiać. Już idziemy. Dziewczęta, wracamy. Czas przygotować się do dzisiejszego święta. Noriko, proszę, pozwól założyć mi tę sukienkę. Ojciec przecież powiedział, że mamy się nią dzielić. No dobra, rzucimy monetą. Może być? Dobra. Więc tak, orzeł, ja wygrywam, Reszka, ty przegrywasz. Zgoda? Zgoda? Reszka, przegrałaś? Noriko, jeszcze raz. Ale pamiętaj, orzeł, ja wygrywam, Reszka, ty przegrywasz. Reszka, znowu przegrałaś, oddawaj. Noriko, to 3 razy sztuka, teraz ja chcę rzucić. Ale powtórz zasadę. Orzeł, ty wygrywasz, Reszka, ja przegrywam. Orzeł, znowu wygrałaś. Noriko, proszę cię bardzo. Musimy jeszcze raz? No dobra, rzucaj. To wasza cela. Wrócimy po was rano. A z takich z łóżeczkami, z laseczkami to... Zamknij się wreszcie! Gdyby już dwukrotnie zebrałem dzisiaj bęcki i trzeci raz nie mam zamiaru. Nie wiem już, po prostu głodny jestem i wyspałbym się jak człowiek. Trzeba było nie szarżować i nie strzelać do Chińczyków, jak cię prosiłem. Moglibyśmy teraz jeść kolację u mojej ciotki, która jest tutaj konsulem. Ale nie! Musiałeś zrobić po swojemu! Co ty robisz? Idę spać! To robi razy to samo. Dobranoc. Dobranoc. Z rzędu.
Anglik? Brytyjski pilot. A co? A to o was mówili ludzie w mieście? Witam. Jestem Goro, lokalny, powiedzmy, że biznesmen i swat. Swat? Zgadza się. Kojarzę małżeństwa i organizuję śluby, ale powoli będę rezygnował z tej profesji. Przez nią tu siedzę. Niezadowolony mąż. Sam rozumiesz. Powiedzmy. A długo tu jesteś? Nie, od dzisiejszego ranka. Ale za to piąty raz. Piąty? Co ty wykupiłeś sobie tutaj, nie wiem, pakiet stałego klienta? Można tak powiedzieć. Ciężko dzisiaj o dobrą żonę. Dlatego czasami spędzam urlop w tym miejscu. Wprawdzie nie karmią tu najlepiej, ale zawsze można wyskoczyć stąd na miasto. To można stąd wychodzić? Tak po prawdzie to nie, ale... Wiesz jak stąd wyjść? A chcesz zobaczyć, czy ci nie ma na zewnątrz? A mógłbyś to zorganizować? A dobrze płacisz? A zabierzesz mnie stąd? Mówisz i masz, ale wszystko za odpowiednią opłatą. Co prawda nie mam pieniędzy, ale mam to. Jest bardzo drogi, czyste srebro. Myślę, że będziemy kwita. Chodź za mną, znam tajne przejście. No ale co będzie, gdy zauważył, że nas nie ma? Spokojnie jak na wojnie. Taki żarcik na czasie. Nikt do rana nie zajrzy do cel. Przed świtem wrócimy. Tylko to kanały, więc... Właśnie to miałem na myśli. Kapkę śmierdzi. Kapkę? Z tego kanału wali, jakby tam cała armia szczurów padła. Piękniś. Idziesz czy narzekasz? Idę. Gotowe na dzisiejszy wieczór? Tak, panie. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Nie przewidujemy absolutnie żadnych komplikacji. To świetnie. Pragnę, by ten wieczór był wyjątkowy. Od dziś oficjalnie będę się zalecał do bratanicy Bonza. A Bonzo właściwie gdzie jest? Udał się do brytyjskiej ambasady z jakimiś listami. Wkrótce powinien wrócić. Kiedy ta przeklęta wojna wreszcie się skończy? Nasi bracia już dość się nacierpieli. Książę, strażnicy nadchodzą. Panie, przynosimy wieści. Oby dobre.
Pojmaliśmy dziś dwóch Europejczyków. Twierdzą, że są angielskimi pilotami. Pojmaliście? Tak, panie. Ich samolot ostrzelał naszych i rozbił się na pobliskim wzgórzu. Nie mieli przy sobie dokumentów, więc zaprowadziliśmy ich do więzienia. Dobrze uczyniliście. Zajmę się nimi zaraz po święcie smoka. Dziś mam ważniejsze sprawy na głowie. Przeprowadźcie ich jutro, w południe. Tak jest, panie. Jeszcze jedno. Gdy wrócicie do pałacu, przyślijcie tu moją siostrę. Muszę z nią pomówić. Tak jest, panie. Mandarynie, pokaż mi jeszcze raz plan dzisiejszej uroczystości. Tak, panie. Świetnie. Świetnie. Dobrze. Pamiętaj, by nie zabrakło wina ryżowego. Najlepszego gatunku. Wina na pewno nie zabraknie. Mamy także wiele Maotai i Tsingtao. Wspaniale. Zadbasz dziś o rodzinę Bonza, szczególnie o wdowę Takashi i jej córki. Najstarszą zajmę się sam. Więc to prawda i jednak żenisz się z tą dziwaczką. Wracaj do pałacu i pilnuj naszych spraw. Tak, książę. Jak śmiesz mówić tak do mnie przy urzędniku państwowym? Mówię, co myślę i dobrze o tym wiesz. Od kiedy kobiety mówią, co myślą, myślenie to nie wasza rzecz. Te twoje staroświeckie poglądy, mam ich dość! A wiesz, czego ja mam dość? Ja mam dość tej twojej europejskiej nowoczesności. Nie przypominam sobie, żeby nasi rodzice uczyli cię, że możesz o tak łamać zasady. Ciągle tylko zasady i tradycje, mam już tego dość! Jak możesz tak w ogóle mówić? Tradycja to nasza spuścizna. Największy skarb. To dzięki niej przetrwaliśmy tysiące lat. Zakażę ci spotkań z tymi rozpustnymi Angielkami, które panoszą się w tym kraju. To twoje kim też od nich nie stroni. Więc i jej zakażę, skoro ma być moją żoną. A zakazuj sobie! W ogóle to po co mnie tu wezwałeś? Masz dziś towarzyszyć mi podczas zalotów, do kim chcę, żeby wiedziała, że w tej rodzinie jest akceptowana. Nie, Madori, ja naprawdę nic do niej nie mam. Tylko jest trochę dziwna. Skryta, milcząca, rzadko się odzywa. Każda porządna kobieta tak powinna się zachowywać, ty szczególnie. Tak, tak, mamy siedzieć cicho, rodzić dzieci i każdego dnia czekać w domu na naszego pana męża. Dokładnie, droga siostro. W końcu znajdzie się ktoś, kto cię ujarzmi. Choć się obawiam się, że nie prędko. Cóż, jestem oryginalna. Tak, wiem. Oryginalny znaczy lepszy. Ale nie w tym świecie, głuptasie. Joko! Słuchaj, wiesz, jak nazywa się chiński pokój szefa? Nie wiem, jak? Yamagama! Ty, patrz jakie laseczki! I twoja Shizune też! Au! Nie pokazuj, łapa! Usiądź do myśli! Chodź, zagadamy do nich! No, siemka! Cześć, laska! Jesteś bardzo piękna, wiesz? Zostawisz moją ciocią. Potrzebuj mnie. Oni nas chcą, ale cóż, nie jest tak łatwo. Kobiety to trzeba zdobyć, lecz nie taką gadką. Ja wciąż próbuję, ale nic. No weź. Weź chłopac na. Biorę na kladę 200. O proszę cię, jestem zajęta, wiem czego chcę, będę nieugięta. Czy nam coś brak, sami powiedzcie. Idealni dla was babeczek. Tak staram się wciąż, bajeruję, odbił mnie. Gdzie chłopy są, powiedzcie gdzie, prawdziwi tacy, gdzie? Przecież mówię, stoję tu. Gdzie oni są, popatrzcie na nas, kawa.
mnie, choć tak bardzo staram się. Like a boom boom boom. Kilka godzin zegary wybiło północ, a my wkroczymy w nowy rok. I z tej okazji chciałbym wam wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia. Rok 1917 był dla nas rokiem trudnym. Wojna, która opanowała większą część świata, nie ominęła również nas. Nasi bracia z poświęceniem biją się o pokój i wolność na świecie. I pamiętajmy dziś o nich, szczególnie o tych, którzy oddali swoje życie w honorowej walce. Chińczycy zawsze twierdzą, że świat jest jeden, a my jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Chińczycy nie tylko mają nadzieję, że ich życie będzie dobre, ale tego samego życzą całemu światu. Obecnie stoimy w obliczu wielkiej wojny. Ale ja patrzę w przyszłość z nadzieją. Wierzę, że społeczność międzynarodowa będzie w końcu solidarnie budować pokój i dobrobyt na ziemi. A my
Przywitajmy nowy rok z wiarą w jego powodzenie. Bawmy się, świętujmy! Tylko nie rzucaj się w oczy. Jeśli strażnicy nas rozpoznają, nie wyjdziemy z więzienia do przyszłego nowego roku. W oczy może się nie rzucam, ale śmierdzę jak szczur kanałowy. Nie jest najgorzej! Chodź, napijemy się. Niezłe laseczki tu macie! Panie, to tak nie rzuca się w oczy. O co ci chodzi? Chciałem się tylko zintegrować tutaj z tymi dziewczynkami. Spadamy, strażnicy na horyzoncie. Cześć, cześć! Jak się bawisz, kuzynko? Dziękuję, wyśmienicie. A ty? Może być. Chociaż bawiłabym się lepiej, gdybym mogła założyć nową sukienkę, którą ma Noriko. To dlaczego mają ona, a nie ty? Grałyśmy o nią w monetę. Mam dziś wyjątkową pecha. Wyobraź sobie, że przegrałam 36 razy z rzędu. Orzeł ona wygrywa, reszka ja przegrywam. Orzeł ona wygrywa? Joko! Tak, Shizune. Zapomniałam zabrać wachlarz. Niedługo wojna zaskończy się, więc wiemy wszyscy, to zna całą noc, bawmy się. Nadzieja pojawia się, że wrócisz do domu, więc dzisiaj się brać i śmieje. Dziewczynę pod rękę weź i zadać z nią. Bo nada skończy się, więc zadać się dziś. Nadzieja pojawia się, że wrócisz do domu w tle, więc dzisiaj się brać i śmiej. Imprezę zacząć już czas. Nadzieja pojawia się, że wrócisz do domu w tle, więc dzisiaj się brać i śmiej. Lecz się brać i śmiej. Bawimy się dziś razem, jest nam wesoło. Już wolno zakładać nam życia nie będą. Basta, powiedz, pozwolę chcemy. I wrócisz do domu, nie wiem, dziś się brać i śmiej. Jedziemy do domu, już wkrótce, na pewno. Dziękuję za uwagę i przypominam, że nasz program możecie Państwo zobaczyć również na naszej stronie internetowej pod adresem www.sedziszowtv.pl, kanale YouTube i Facebook. Każdy z nas co roku produkuje ponad 300 kg odpadów. Większość z nich można powtórnie wykorzystać. Jednak aby to zrobić, wszyscy powinniśmy zacząć je segregować. Na szczęście zasady selektywnej zbiórki są bardzo proste. Wystarczy podzielić je na 5 kategorii: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady bio i odpady zmieszane. Do każdego z nich przypisany jest specjalny pojemnik lub worek. Ich przeznaczenie poznasz po kolorze i oznaczeniu. Niebieski. Gazety, katalogi i ulotki. Nie wrzucaj tu jednak zużytych chusteczek czy kartonów po mleku. Zielony.
szklane butelki i słoiki z pominięciem ceramiki, porcelany i luster. Żółty – plastikowe butelki, puszki, zakrętki, opakowania po jogurtach czy śmietanie oraz kartony po mleku. Pamiętaj, by nie wrzucać tu butelek po farbach, zużytych ubrań i sprzętu elektronicznego. Brązowy – odpadki z owoców i warzyw, skorupki jajek. Nie wrzucaj tu mięsa ani kości. W pojemniku na odpady zmieszane zbieramy tak zwane odpady resztkowe, na przykład środki higieniczne, pieluchy, potłuczoną porcelanę. Zanim jednak wyrzucisz odpady do pojemnika, opróżnij opakowania z resztek produktów, odkręć zakrętkę, zgnieć pudełko, puszkę i butelkę. Nie myj opakowań, nie zrywaj etykiet. System selektywnej zbiórki odpadów pozytywnie wpłynie na środowisko, w którym żyjemy. Zacznij od siebie. Segreguj.